Kiedy robiliśmy materiał o alternatywnych scenariuszach wojny obronnej w 1939 roku i wymieniałem różne pomysły, według których Polska mogła no, przynajmniej nie przegrać tamtych zmagań, nie wspomniałem o jednym z pomysłów, o jednej z koncepcji, która szczególnie ostatnio zyskuje sporo na popularności, zyskuje swoich zwolenników. No, jest to... Koncepcja wedle której Polska mogła uniknąć hekatom, mogła uniknąć przegranej, po prostu zapisując się do ówczesnego obozu zwycięzcy, czyli wchodząc w sojusz z Trzecią Rzeszą. I kiedy myślę o, tym, o tej koncepcji, to myślę wówczas o fizykach, którzy, kiedy chcą się obrazić, kiedy chcą obrazić adwersarza, mówią po prostu, pana koncepcja nawet nie jest błędna, bo w domyśle nie jest to nawet koncepcja, nie jest to nawet teoria. I dla mnie pomysł, wedle którego Polska miałaby szukać ocalenia w sojuszu z III Rzeszą jest, no właśnie, nawet nie jest tą koncepcją. A dlaczego? To w paru słowach postaram się wam opowiedzieć. Kilka z tych punktów ma charakter bardziej ogólno-historyczny, a jeden jest bardzo osobisty, ale ten zostawię sobie na koniec. Po pierwsze, żeby zaistniał sojusz, muszą chcieć go dwie strony, które nawzajem szanują swoją podmiotowość. Po polskiej stronie nie było żadnej gotowości na sojusz ani z Niemcami, ani ze Związkiem Radzieckim, a było to spowodowane bardzo prostą okolicznością. Otóż Polska Niepodległa powstała, jak wiadomo, z trzech zaborów, dawnego zaboru pruskiego, rosyjskiego i austriackiego. Jeżeli chodzi o tą część należącą do zaboru austriackiego, to Ceka Monarchia nie miała swojego sukcesora, który byłby na Tyle silne, aby upominać się o to terytorium w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast jeżeli chodzi o zabór, dawny zabór pruski i rosyjski, no to te państwa miały swoich sukcesorów. To była najpierw Republika Weimarska, a potem III Rzesza Adolfa Hitlera a z drugiej strony był Związek Radziecki. Oczywiście te tereny, które w rozumieniu elit politycznych tych państw powinny należeć do nich, no były im cały czas solą wokół. Natomiast Polska w tym czasie prowadziła politykę, która właściwie nie uznawała możliwości wiązania się z którymkolwiek z nieprzyjaznych nam mocarstw. No a były tylko dwa nieprzyjazne nam mocarstwa, Niemcy i Związek Radziecki. Wiadomo było, że wejście w orbitę wpływu któregoś z tych mocarstw po pierwsze oznaczałoby no, znaczny uszczerbek na suwerenności, a po drugie byłoby wy stawianiem się na strzał jako z drugiej strony, bo wiadomo było, że też te dwa państwa są antagonistyczne, czyli po pierwsze tylko byśmy mogli stracić w rozumieniu ówczesnych elit politycznych, bo tracimy w jakimś sensie ledwo co wywalczoną niezależność, suwerenność, a z drugiej strony no niewątpliwie zyskujemy arcywroga, który nie będzie się specjalnie patyczkował, jeżeli będziemy sojusznikiem jego wroga. W związku z czym tej gotowości do tego aliansu ze strony polskiej nie było w ogóle, ale co dużo bardziej ciekawe, to wbrew temu, co twierdzą niektórzy historycy właściwie nie było też gotowości do tego aliansu ze strony trzeciej Rzeszy. Trzecia Rzesza w ogóle, jeżeli prześledzić jej historię krótką, kilkunastoletnią, w ogóle nie uznawała żadnych aliansów. Trzecia Rzesza, jeżeli tak się musi dokładniej przyjrzeć, nie miała sojuszników. Miała tylko mniej lub bardziej szanowanych wasali. Jeżeli prześledzi się historię tego, jak wyglądała... Hmm, Historia relacji słowacko-niemieckich, rumuńsko-niemieckich, węgiersko-niemieckich, włosko-niemieckich, nawet gdzie Włochy właściwie przez jakiś czas miały ten status, można powiedzieć, prawie równoprawnego partnera, to prędzej czy później ta współpraca kończyła się tak samo mniej lub bardziej oficjalną okupacją terytorium przez wojska niemieckie. Zwróćcie uwagę na Włochy. W 1943 roku Włochy obalają Mussoliniego, wychodzą z wojny i co w ten sposób zyskują? no to że w ciągu kilku dni zostają napadnięte i okupowane przez armię niemiecką i taki los prawdopodobnie również czekałby Polskę zakładając że w ogóle jakikolwiek rodzaj podmiotowości podobnej do włoskiej III Rzesza by przewidywała dla tej Polski połączonej z nią aliansem co więcej, zależność od trzeciej Rzeszy wcale nie chroniła przed koncesjami terytorialnymi, bo często się mówi: no, tak, to byśmy wtedy nie stracili ziem, nie stracilibyśmy, a jeżeli byśmy gdzieś stracili, to gdzieś byśmy zyskali. No, warto się temu przyjrzeć. Trzecia Rzesza chętnie obiecywała swoim wasalom to podkreślam to określenie feudalne ziemie, których nie miała w ręku, a zabierała im te, które ci ludzie ci ludzie, ze społeczeństwa, narody państwa rzeczywiście miały. Spójrzcie na mapę Rumunii w czasie II wojny światowej. Traci najpierw Bezarabię i Bukowina na rzecz Związku. Radzieckiego, później Siedmiogród na rzecz Węgier. No i właściwie yy, i tak nie ma wyjścia. Musi stać przy Hitlerze. Została już w jakimś sensie bezwłasnowalniona. Podobnie dzieje się ze Słowacją, która traci Koszycę, Rój Zakarpacką na rzecz yy, Węgier, a i tak musi stać przy Hitlerze. Także można powiedzieć, że w przypadku Polski należałoby się liczyć z utratą Pomorza, razem z Gdynią odbudowywaną właściwie budowaną yy, ogromnym wysiłkiem niebogatego w końcu przecież państwa i społeczeństwa, prawdopodobnie również nawet nieprawdopodobnie na 100% utratą Śląska Górnego, wy, wywalczonego w trzech powstaniach i plebiscycie, a kto wie, być może również i części wielkopolskiej, która przecież Przecież tak dla Niemców mentalnie nie była czymś oddzielnym od dawnego państwa pruskiego. A co byśmy mogli w ten sposób zyskać? No, tu mam znowu złe wiadomości. Prawdopodobnie nie zyskalibyśmy zupełnie nic, dlatego że, jako kolaborant III Rzeszy, a to, że trzecia Rzesza by przegrała, jest raczej pewne, nie byłoby żadnych powodów, żeby z nami się dzielić, żeby myśleć o jakichkolwiek reparacjach. Jednak za utracone kresy zyskaliśmy, no można powiedzieć, że nie zyskaliśmy, dostaliśmy w jakimś sensie, tak zwane Ziemie Zachodnie, tak zwane. Ziemię odzyskane i wcale bym tego nie lekceważył, bo jeżeli chodzi o poziom urbanizacji infrastruktury miejskiej i drogowej, no jednak trudno porównywać wschodnie kresy, na przykład i Dolny Śląsk, z którego do Was mówię. A tak, gdyby do tego nie doszło, gdyby Polska była wiernym sojusznikiem Hitlera, no prawdopodobnie teraz bym do Was mówił, może nie wiem, spod Białego Stoku albo z Lublina, z jakiegoś kodłubowego państwa rozmiarów dzisiejszych Węgier, albo w ogóle bym do Was nie mówił, bo jaki byłby powód, żeby wroga związku, rodziny wroga związku, radzieckiego repatriować gdzieś z Syby, Syberii do jakiejś Polski. Nie byłoby po temu żadnych przyczyn, raczej by jeszcze nam dowożono na ten Sybil Polaków, a ja bym się zastanawiał, gdzie mam wyprać swoje ubrania i gdzie mam się załatwić, bo jak wiecie do dzisiaj 40% mieszkańców Rosji nie ma dostępu do bieżącej wody i do zwykłej toalety. I to, byłby, to byłyby pewnie moje problemy, a nie mówienie do Was przez własny kanał na YouTubie. Wreszcie, oczywiście, pewnie Niemcy z dużą radością powitaliby udział zbrojny Polski w jakiejś krucjacie przeciwko Związkowi Radzieckiemu, przeciwko bolszewizmowi, ale włóżcie sobie między bajki te różne obrazki, opowieści y, o pancerkam Wagen Tiger z biało-czerwonymi szachownicami na pancerzach. Niemcy niechętnie się dzielili swoim sprzętem zmechanizowanym ze swoimi wasalami, będę uparcie używał tego określenia, bo przede wszystkim mieli problemy z mechanizacją własnej armii. Oni do końca roku o czymś troszeczkę wspominałem w odcinku o kawalerii, mieli cały czas w wielu przypadkach ciąg taborów konny. Ciąg artyleryjski też był w wielu przypadkach konny. Oni się do końca nie zmechanizowali, więc też niespecjalnie chętnie dzielili się ani swoimi czołgami, ani samochodami, ani generalnie sprzętem. I wiedzieli o tym i żołnierze rumuńscy, i włoscy, i węgierscy, bo w końcu w stepach pod Stalingradem wielu z tych żołnierzy używało polskich armatek przeciwpancernych 37 mm, bo forsa i taki pewnie byłby również niż los polskich żołnierzy, gdyby ich los zagnał pod, Stali pod Stalingrad. Więc raczej nie zobaczylibyśmy tygrysów z polskimi szachownicami pod Moskwą, a raczej polskie 7TP rozsypujące się w starciu z sowieckimi T-34. Wreszcie, skoro mówimy o polityce wymuszeń i o tym, że Trzecia Rzesza nie traktowała właściwie żadnego ze swoich państw. Tak czy inaczej sprzymierzonych, zwasalizowanych równoprawnie, to warto również wspomnieć o jednej rzeczy. To znaczy, trzecia rzesza prędzej czy później wymusiłaby i tutaj nie na społeczeństwie polskim, nie na jednostkach. Polakach, w jakichś grupach społecznych w Polsce, ale na całym polskim państwie współudział w zagładzie europejskich Żydów, a trzeba powiedzieć, że jakby pewnej ohydy temu faktowi dodawałoby to, że przecież większość europejskich Żydów była obywatelami państwa polskiego. A to, że Polska zostałaby do tego zmuszona, to jest bardziej niż pewne. Tam gdzie rządy Krajów zwasalizowanych trochę się opierały różnym niemieckim żądaniom, były zamieniane na takie rządy, które były posłuszne, formowane po prostu z miejscowych faszystów. A Polska miała swoich miejscowych faszystów i to wcale nieprawda, że nie mieliśmy Quislinga tylko dlatego, że jesteśmy narodem aniołów. Oczywiście, że mieliśmy masę kandydatów, którzy chętnie by pełnili taką funkcję jak Quisling w Norwegii. Więc to jest kolejny argument może bardziej natury takiej po prostu zwyczajnie etycznej. To państwo byłoby zmuszone do współudziału w jednym z z największych ludobójstw XX wieku. I dochodzimy tutaj do istoty sprawy. Po prostu Niemcy. Kierowana przez Adolfa Hitlera i sam Adolf Hitler to nie był racjonalny partner do jakichkolwiek sojuszy i aliansów. Hitler przede wszystkim był chorobliwie niesłowny. Oczywiście można powiedzieć, no, nasi alianci zachodni też specjalnie słownością nie błysnęli, ale jednak co do zasady, kiedy trzeba było wypowiedzieć wojnę Niemcom, ponieważ Niemcy napadły Polskę, to oni to zrobili i wojna dwustronna zamieniła się w wojnę wielostronną, wojnę europejską, a później wojnę światową, co w gruncie rzeczy Polsce przyniosło w jakimś sensie przetrwanie jako państwu. Jako narodowi. Hitler łamał notorycznie dawane słowo. W latach 30. mówił, że nie interesuje go sprawa wewnętrznych stosunków w państwie austriackim i nie ma do tego kompletnie nic. Później, w marcu 1938 roku, dokonał alliściuszu Austrii. W Monachium zarządzał Sudetenlandu od Czechosłowacji. Zachodnie mocarstwa na to się zgodziły. Powiedział, to jest koniec moich roszczeń terytorialnych. W marcu 1939 roku okazało się, że nie. W ciągu 10 dni zdążył zająć Czechy, Morawę, uznać niepodległość Kadłubowej Słowacji, oddać rój zakarpacką Węgrom, zająć Litwiną Kłajpedę i jeszcze złożyć żądania terytorialne wobec Polski. Tyle była warta słowność Adolfa Hitlera. A z czego to się brało? No, właśnie z tych podstaw ideologicznych III Rzeszy. Ideologiczna podstawa III Rzeszy to nie była żadna racjonalna polityka międzynarodowa. To były poglądy Adolfa Hitlera, które on głosił mniej lub bardziej otwarcie od lat 20., w tym mówił o eliminacji Żydów i o eliminacji Słowian, tak czy inaczej. Do Słowian zaliczali się również Polacy i Rosjanie. I państwo polskie, tak samo jak państwo. Rosyjskie, czy Rosja Radziecka nie mogły być dla niego żadnym partnerem, bo to były obiekty, które należało zniszczyć, aby zbudować ten mityczny, wspaniały, idealistyczny Lebensraum dla narodu niemieckiego. Potrzebna była Ziemia, tą Ziemię zamieszkiwali ludzie i tych ludzi należało usunąć i to była cała głębia um, polityki Adolfa Hitlera. On był tym opętany, jego poglądy formowały się we wczesnych latach dwudziestych. Jeżeli ktoś czytał Mein Kampf, to może to potwierdzić. Nie były to jedyne wystąpienia Hitlera na ten temat. I właściwie jego poglądy nie zmieniły się przez kolejne 22-23 lata, aż do jego samobójczej śmierci. On nie szukał żadnego sojuszu. Jedyny sojusznik, który można powiedzieć był traktowany równoprawnie, no to był Związek Radziecki z czasów paktu Ribbentrop-Mołotow. Ale zwróćcie uwagę, nawet Związek Radziecki jako sojusznik w końcu został też napadnięty i to bardzo brutalnie. Na zupełny koniec zostawiam sobie taki argument bardzo osobisty, można powiedzieć. Otóż e, przede wszystkim trzecia rzesza była państwem. Powiedzieć ohydnym czy obrzydliwym, to za mało. To był system państwowy, który był zbrodniczy. Jeden z bardziej zbrodniczych systemów, jakie wytworzył już nawet nie tylko XX wiek, ale w ogóle dzieje ludzkości. I z tego punktu widzenia, to po prostu zwyczajnie mi osobiście, moralnie, etycznie nie jest obojętne to, że pokolenie, czy jakby ludzie pochodzący z pokolenia moich dziadków i pradziadków powiedzieli Hitlerowi nie. I to było nie, które było stanowcze i jakby bezwzględne, bo to. Nie oznaczało opór zbrojny pomimo przygniatającej przewagi i kiepskich warunków obrony. I można powiedzieć, że yy, moim zdaniem możemy się tylko cieszyć, że rzeczywiście w którymś momencie, nie tylko dlatego, że ten sojusz, jak starałem się Wam powiedzieć, był nieopłacalny i po prostu nieżyciowy, nic na tym Polska by nie zyskała, ale także ze względów moralnych, ktoś w maju 1939 roku w polskim sejmie powiedział, że są rzeczy, które są bezcenne w życiu ludzi i narodów. I tą rzeczą był w wypadku polskim, można powiedzieć, honor to tak staroświecko, ale po prostu pewne zasady, pewna kwestia smaku i pewna zasada etyczności. I mimo, że o drugiej Rzeczpospolitej można mówić różne rzeczy, i one będą prawdziwe. Nie było to państwo idealne, nie było to państwo świetlistej praworządności, praw człowieka, nie. Ale elity rządzące tym krajem, mimo wszystko, w sytuacji granicznej, wiedziały, kiedy powiedzieć nie i moim zdaniem bardzo dobrze, że to zrobiły. I to właściwie tym ludziom, z pokoleń naszych dziadków i pradziadków, to właśnie za to powinniśmy im być do dzisiaj wdzięczni. Zapraszając Was zatem niebawem na materiał dotyczący alternatywnych wizji yy, wojny obronnej 1939 roku, jak zawsze, proszę Was o subskrypcję, polecenie naszego kanału znajomym, zostawienie lajka albo wsparcie nas w serwisie patronite.pl lub zajrzenie do nas na Facebooka, wszędzie tam jesteśmy jako wartok.pl także zapraszam już niebawem na kolejny większy materiał wartok.pl Ludzie miejsca, historię. Cześć